Cześć, tu Chris. Witajcie na kolejnym moim tutorialu odnośnie Star Citizena. Dzisiaj polecimy sobie na jakąś planetę. Zobaczmy najpierw, co my tutaj mamy. Nie wiem dlaczego. To chyba jakiś bug w grze, że nie widać planu. No właśnie, co się stało? A jest, teraz go widać. Może mam coś w karcie graficznej źle ustawione, że zamazuje mi cały radar. Polecimy sobie na jakąś planetkę, czy na księżyc jakiejś planety, zobaczymy, co my tutaj znajdziemy najpierw. Gra, mówię, jest jeszcze w wersji alfa, przepraszam, nie beta, tylko alfa. Optymalizacja nie jest jeszcze ukończona i ona po prostu lubi się skrzaczyć. A na pewno ma do tego... A jeśli nie, to na pewno ma do tego całkiem niezłe predyspozycje. Lecimy sobie na Celin. No jak widać, jest to troszkę kłopotliwe jeszcze. Zobaczmy, czy możemy wybrać Celin. Przyciskiem B uruchamiamy Hyperdrive. No, coś tu jest. To by było niegłupie, tylko jak tu kliknąć Set Route? Spróbujmy tu wybrać, może się uda. Niestety, dalej go nie widać. I mamy problem z wybraniem targetu. To jest kłopot, widzę, zaraz tutaj coś się pojawiło teraz. Jela, jest, udało się, dobra. Uda nam się wystartować, nieźle. Klikamy B. Czyli z tej drugiej mapki można korzystać. Coś się gra zbugowała i dlatego nie możemy korzystać z mapki na statku. Lecimy w kierunku Jeli. To jest chyba księżyc, o ile się nie mylę. Tego gazowego giganta. Albo i nie. Wygląda jak planeta, bardziej nawet ma pierścień. No dobra, jesteśmy przy Jeli. Dobra, teraz musimy wejść w atmosferę. To już jest troszkę trudniejsze. Bierzmy sobie jakiś punkt. Przyciskiem B możemy sobie obrać punkt, który nas interesuje. Na przykład... Chodzi o to, od której strony wlecieć w atmosferę. Tutaj mamy jakąś bazę, ja bym chciał do tej bazy się dostać. Mamy 300 km ponad, czyli daleko. A coś się jeszcze laguje, widzę. Więc doleśmy sobie do OM4, powinno być najbliżej, mi się wydaje. To jest taki punkt orientacyjny. Korzystamy też z Quantum Drive. Jesteśmy. Dobra, teraz wystarczy, że wlecimy w atmosferę. Obracamy się do tarczy planety, czy księżyca, jak to woli. Ciężko określić tak naprawdę, co to jest. Nie widziałem schematu. Ale raczej obstawiam, że to jest księżyc jednak, z uwagi, że jest bardzo blisko gazowego giganta. 500 km, bardzo daleko mamy. No, trudno. Tu niestety nie możemy na Hyperdrive podlecieć. Nie da rady się zbliżyć do atmosfery zbytnio. No dobra. Przyspieszamy. Jedyne co teraz możemy zrobić, to odpalić dopalacz, żeby w miarę szybko dolecieć. Odpalamy dopalacz. No jak widać, kilometry już coraz szybciej idą. Dopalacz sobie odpalimy do maksimum. Tutaj jest gdzieś prędkościomierz. 1210. Mogę to zwolnić. Będzie widać, zwolnimy. No i widać. Dobra, przyspieszamy z powrotem. Postaram się wlecieć pod kątem. Nie chciałbym się rozbić za pierwszym razem. Wcześniej mi się to często zdarzało. Przyspieszamy do 1200. Dosyć szybko to idzie.
Przypominam, że przy locie na dopalaczu skręcanie nie jest wskazane, bo powoduje to, że zwalniamy. Fizyka działa w tej grze tak jak w rzeczywistości. Więc jeśli byśmy dali w prawo skręcić, automatycznie nasza prędkość w tym kierunku będzie zupełnie inna. Będziemy lecieć, można by powiedzieć, na przykład bokiem. Co raczej nie jest zbyt dobre. Widać, planeta ma atmosferę. Czy jak to woli księżyc. Zbiorników wodnych chyba tutaj nie ma, ale raczej będzie wszystko zamarznięte. Jeszcze mamy kawałek. Dosyć szybko się zbliżamy, fajnie to idzie. Nie wiem, czy nam się uda pod bazę podlecieć. Nawet jeśli nie, to po prostu chcę pokazać, jak się wchodzi w atmosferę, pod jakim kątem. A propos, już powinniśmy troszkę zwiększyć kąt. I tak jak mówiłem, wytracimy prędkość przez to. Klikamy Z i podbijamy trochę do góry statek. Dobra. Troszkę do góry podbiliśmy, przyspieszamy. Już widać fajne płomienie, spalanie w atmosferze, nie? Ten obiekt ma na szczęście dosyć cienką atmosferę, więc za długo się nie fajczymy. Dobra. Troszkę pod kątem lecimy, więc musimy znowu do góry. No i troszkę nas rzuca w lewo i w prawo teraz. Wracamy się. Dobra, wyrównujemy, żeby gdzieś się nie rozwalić. I przyspieszamy. Chciałbym wylecieć poza ten zamarznięty obszar. Chociaż podejrzewam, że tu wszystko jest zamarznięte. Sądząc po widokach. Gra troszkę laguje. Ale to już standard. Wszyscy się pewnie przyzwyczaili do tego. A propos w ogóle tej gry, to ja nie wiem, kiedy oni ją skończą. No już tyle lat jest produkowana, że to jest jakaś masakra. No ale nie ma się co dziwić. Śmiach. Nie ma się co dziwić, ten świat ma rozmach. Z tego co wiem, planety, w ogóle układy planetarne w tej grze mają być generowane proceduralnie. Tylko jeszcze nie wiem, kiedy będzie to gotowe. Na razie chyba jest dostępny tylko jeden układ. A kiedy będzie gotowy, nie mam pojęcia, więc nic nie wiadomo na ten temat. Bynajmniej właściwa premiera już była wiele razy odkładana i nie wiem tak naprawdę, kiedy do niej dojdzie. Cały czas jesteśmy w wersji alfa, albo w górę przywalę. Nie chciałbym się rozbić. Cały czas gramy w wersji alfa i niestety nic nie wskazuje na to, żeby choćby wersja beta się miała pojawić. Dobra, gdzieś sobie tutaj siądziemy. W fajnym miejscu. A więc lądujemy. Tutaj widzę, jest takie puste miejsce. Zwalniamy. Do zera zwalniamy. Przyciskiem N wysuwamy podwozie. Co nam pozostaje w tej chwili, to przyciskiem Ctrl wylądować. To wszystko. Tylko nie za szybko, żeby się przypadkiem nie rozbić. Nie wiem, czy na jakieś kamienie się nie wpieprza. Zobaczymy zaraz. Statek jest dosyć delikatny. To nie jest jakaś tam zwykła strzelanka. Łatwo go rozbić. No i dobra, wylądowaliśmy. Jakiś cudem się udało.
co nam teraz zostaje? Wyłączamy statek. Wyłączamy całkowicie zasilanie. No, możemy wstać. I jeśli nam się bardzo nudzi, możemy sobie wyjść na zewnątrz. Oczywiście w skafandrze. Ta planeta raczej, ten księżyc raczej nie posiada tlenu. Ale jasne. Co dalej? Teraz sobie mogę tak spacerować tutaj. O, grawitacja widać inna zupełnie. Nasz koleś może skakać kilometry dosłownie. Sprint niezły, nie? Chciałem takiej grawitacji żyć.